Zapraszam do zadawania pytań. Bardzo mało się słyszy, może się dziś jeszcze o tym mówi, ale bardzo mało się słyszy na temat, jak właśnie organizacja na Kresach, organizacja Polaków. Przecież jakaś ta Rzeczpospolita w sumie mówiono, że rosła w siłę, mówiono, że przecież mieli armię i ta prężna była i to odzyskanie tych terenów wschodnich, a później wygląda na to, że Polacy tam byli w ogóle osamotnieni, tam nikt im nie pomógł. Nie było żadnych takich struktur, które by mogły doprowadzić do jakiejś samoobrony przynajmniej, bo to było takie rzeź baranków. I na ten temat się bardzo mało mówi. Nie było jakiejś organizacji czy grup samoobrony. To jest ciekawe zagadnienie. Ja na ten temat w ogóle jeszcze nigdy nie słyszałem, nikt na ten temat nie mówił. A druga sprawa, pierwsza sprawa to są Kresy tamte historyczne, a druga sprawa to w tej chwili pan poruszył bardzo ciekawe zagadnienie. Mogę powiedzieć, że odwołując się do pana słów, historia zatoczyła krąg, bo w tej chwili z punktu politycznego dzieje się prawie to samo. Innymi środkami, innymi metodami, powiedziałbym bardziej jeszcze wrednymi, bo to tak trzeba określić, ale nadal Polska jest gnębiona, nadal w strukturach polskich, przede wszystkim rządowych, czyli tych strukturach zarządzających naszym narodem, są właśnie obcokrajowcy. Nie ma Polaków. I to się dziwimy, że młodzież w tej chwili jest pozbawiona historii. A kto tą historię wyrugował ze szkół? No nasi wrogowie. A ci nasi wrogowie to jest kto? No ci, co byli przy władzy. I zobaczcie państwo, historia się powtarza, bo znowu nie ma Polaków przy władzy. Znowu jesteśmy odsunięci. I to wszystko zaczyna zataczać ciekawy krąg. Dlatego znowu nadal nie ma struktur samoobrony, jeżeli chodzi o Polskę współczesną, o to, co się dzieje, o tą ekspansję Unii Europejskiej na nasz kraj. Ba! Ja to unowocześnię, współcześnię. Powiem, że jedną z metod działań, tak jak przedwojennych, pan wymieniał Niemcy, Rosję, Ukrainę, prawda, to w tej chwili jest nasyłanie nam przez Unię Europejską znowu obce nacje narodowe, chociażby muzułmanów. Chociażby to, no to jest zalew celowo robiony po to, żeby znowu osłabić polskość tu na naszych terenach, żeby walczyć z katolikami, żeby walczyć z chrześcijanami. Gdyby pan sam sobie trochę odpowiedział na pytania, prawda? Także pan odręczy pewien problem i pan zadał pytanie i próbował pan na nie odpowiedzieć. Ja w swoich wywodach również usiłowałem nadać tam jakiś taki sens i taki kształt, żeby zrozumieć, skąd się bierze nasza w tej chwili taka słabość, prawda? Słabość narodu wobec własnej historii. No przede wszystkim dlatego, że przez długie lata nie mieliśmy możliwości mówienia prawdy. Prawda była tłumiona, zabijana, wyniszczana do szczęki. Dzisiaj ta prawda również nie może ujrzeć światła dziennego w całej pełni. Ona już ma troszkę skrzydła rozwinięte tu i ówdzie, ale nadal mamy z tym dużo problemów. Ale w moim przekonaniu, dam państwu parę cytatów króciutko. Przed nami stoi widmo, którego jeszcze w tej chwili sobie uświadamiamy, chociaż tu i ówdzie już takie pobrzękiwania tego widma się odczuwa. Mianowicie, co się stanie z Polakami za lat 10-15, kiedy w Polsce znajdzie się 5 milionów Ukraińców? Co się stanie? A to nie jest fikcja. To nie jest fikcja. W tej chwili my mamy według różnych danych około 2 milionów, ale nawet gdyby był milion, to już jest problem. Ale to, co zapowiada wicepremier Morawiecki, że powinniśmy w bardzo szybkim tempie sprowadzić do nas jeszcze 2 miliony Ukraińców, to powstaje duży problem. On sobie pewnie radzi, ale problem, jak my sobie z tym żywiołem poradzimy. Ja w najbliższym frenetonie, ja pisuję do takiego pisma Gazeta Warszawska, polecam państwu, jeżeli ktoś tego nie czyta. Ja tam
wykładam swoją, jak gdyby taką wizję tego, co nastąpi w ciągu najbliższych 10 lat. I nie jest to wesoła wizja, Państwo tylko zdradzę niektóre elementy tego, co nastąpi. Otóż ta potężna fala Ukraińców, która w tej chwili się znajduje w Polsce, jest w pierwszej fazie organizacji. To nie jest tak, że to jest problem ekonomiczny, że oni pójdą do zakładów pracy i jak skrót się będą pracować. To nie jest tak, jak powiadają nam ekonomiści, że oni są nam bardzo potrzebni, bo dzięki temu dają nam, prawda, jakieś pieniądze, ratują nam miejsca pracy i tak dalej, wzbogacają ekonomię. Zobaczmy, co studiują. Po pierwsze, stworzyli już swój związek zawodowy, nie wiem, czy Państwo wiedzą, Ukraiński Związek Zawodowy, czyli pierwsza faza realizowania wspólnotowych celów. Organizujemy pewien wspólnotowy cel, organizujemy się. To jest pierwsze. Druga faza będzie następująca, a powiem Państwu, skąd wiem. Ponieważ mam w środowisku ukraińskim bardzo wielu znajomych, którzy są, można powiedzieć, bardzo dobrymi, a równocześnie mądrymi Ukraińcami. Oni powiadają, kochani, my was niedługo załatwimy. Mnie tak mówią. Moi znajomi, dobrze, my was załatwimy. I powiem ci dlaczego, znajomi, tak jak ty z panem rozmawiamy, mnie tak mówią. Mówię, słuchaj, my już mamy pewne plany. Ja będę, nie boję się mi tego mówić? Nie, dlatego, że bez względu, czy ci to powiem, czy nie, my tak to zrobimy. Będzie taki proces. Do 5 lat my tworzymy organizację polityczną, czyli pierwszą partię polityczną w Polsce ukraińską, w ciągu 5 lat. Czy to będzie trudne? Nie, to nie będzie trudne. To nie będzie trudne, ponieważ będą mieli obywatelstwo polskie, będą mieli prawa polskie, będą mieli prawa obywateli polskich, będą mogli założyć sobie partię polityczną. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli jest 10 na, w Polsce, no powiedzmy nie będzie 4, ale będzie 3 miliony, 2,5 miliona Ukraińców. Czy trudno zorganizować partię, która będzie miała 100 tysięcy? Nie. To nie będzie żaden problem. Będzie to najsilniejsza partia polska. Dokładnie to pani mówi, co ja mówię. Wtedy się wchodzi do Sejmu i wtedy się organizuje rząd. To jest bardzo proste. A jak się organizuje rząd, to wtedy się mówi, a my nie mamy autonomii. Dajcie nam autonomię, jest nas 4 miliony. I zaczyna się problem, który myśmy przed wojną doświadczali. To nie jest, proszę Państwa, krakanie, to nie jest czarnowictwo, to nie jest straszenie. To jest realne widzenie rzeczywistości, które nie ja wymyśliłem. Tylko ja Państwu przekazuję głosy Ukraińców, którzy mi to mówią, śmiejąc mi się w oczy, mówię, Stanisław, jesteście naiwni. Wasza polityka jest naiwna. My robimy, co chcemy. Tutaj Pan Jędrzejczyk mówił o studentach. Oczywiście, na uczelniach jest w tej chwili taka sytuacja, to mi z Krakowa pisze taka moja korespondentka. Mówię, Panie Stanisławie, na uczelniach powstaje taki problem, że Polacy uciekają z uczelni, bo mają coraz więcej konfliktów z Ukraińcami. Zaczyna się w tej chwili to, czego jeszcze prasa, media, telewizja nie podnoszą, co już się zaczyna. To są problemy. Czyli my stoimy u progu, nad którym trzeba będzie bardzo poważnie zastanowić się z punktu widzenia rządzących. To się nie zaczęło teraz, proszę Państwa. Ja Państwu przeczytam dokument, który być może niektórzy z Państwa znają. Uchwała Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w momencie, kiedy się urodziła Ukraina Wolna. Ja radzę, żeby Państwo sobie wszyscy przeczytali ten dokument. Rok 90. Co oni piszą tutaj w tym dokumencie? Tylko fragmencie. 90 rok. 90 rok. 90 rok. Przed powstaniem Ukrainy jeszcze. Tak. Uchwała Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, fragmenty uchwały Krajowego Prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. To Poliszczuk, Wiktor Poliszczuk, jeden z najwybitniejszych ukraińskich historyków, podaje. A więc komu jako Mariemu trzeba wierzyć, bo to jest rzetelny historyk.
I oni piszą tutaj na samym początku. Przede wszystkim należy narzucić Polakom nasz punkt widzenia na historię i na stosunki ukraińsko-polskie. Nie dopuścić do ogłoszenia, że Lwów, Tarnopol, Stanisławów, Krzemieniec i inne kiedykolwiek odgrywały rolę polskich ośrodków kultury. To jest polskie miasto, narzucić taką wizję historyczną. Jak Państwo pojadą do Lwowa i ukraiński przewodnik będzie Was oprowadzał po Lwowie, to Państwo się nie dowiedzą, że to było polskie miasto. To było odwieczne miasto ukraińskie. Trochę tam Austriacy pomagali. Trochę pomagali Austriacy. Tak? Ale to było odwieczne miasto ukraińskie. A dowiedzą się Państwo też trochę, że Kraków również jest odwiecznym miastem ukraińskim. Jeszcze jeden cytat. Młodzież polską wciągać do patriotycznych akcji związanych z rocznicami patriotycznymi, w tym związanych ze sławnymi dziejami ukraińskiej powstańczej armii. Wciągać młodzież. No po co się robi te różne działania, które mają jak gdyby na poziomie polityki budować taką atmosferę zaufania młodzieży polskiej i ukraińskiej, współpracy miast jednym, drugim, no po to między innymi, żeby wciągać w orbitę tej ideologii banderowskiej, która się na Ukrainie dzisiaj rozwija, polską młodzież. Żeby doszło do tego, że pewnego dnia po pomnikami Bandery, których to pomników na Ukrainie są dzisiaj dziesiątki, żeby pod pomnikami Bandery składać kwiaty. Żeby któregoś dnia być może polski prezydent ukrąknami też składał kwiat. Nie daj Boże. Tak. No, to przeciwstawiać się wszelkim zbliżeniom Polaków i Rosjan, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Podsycać wrogość Polaków do Rosjan. No proszę Państwa, my dzisiaj jesteśmy świadkami całej doktryny podsycania nienawiści do Rosjan. Ja nie wchodzę w to, że my... No, z Węgrzynem właśnie. Jedna z najpiękniejszych postaci Polski Węgrzyn, prawda? Zrobiono z niego wroga. Piękna postać. Oczywiście my wiemy, że Rosja Polakom dostarczyła historycznych, krwawych, strasznych wydarzeń, że to są nasi odwieczni wrogowie, co do tego nie mamy wątpliwości. No, ale na Boga nie róbmy takich rzeczy, jak dzisiaj się przez propagandę robią. Upa nie tylko nie znęcała się nad Polakami, ale przeciwnie, brała ich w swoją obronę. Przed hitlerowcami i przed bolszewikami. Dlaczego ich tak mordowali? Podkreślać, proszę zwrócić uwagę, wykazywać podobieństwo między UPA a Armią Krajową. Doktryna. A Państwo nie słyszą dzisiaj tych głosów ciągle? Przecież UPA to tak samo jak AK. To się realizuje dzisiaj. I się nie mówi o SS Galicję. No, SS Galicjan to była formacja ukraińska pod przywództwem niemieckim, bo wiadomo. No, a bardzo ciekawe, co piszą o Solidarności. To z ich inicjatywy pewnie. Dużo więcej, proszę posłuchać. Dzisiaj się mówi na świecie, że Solidarność uznana została na świecie jako wielka siła. Ruch ten zdobył sobie międzynarodową sławę jako rozsadnik komunizmu na świecie. Taka opinia o Solidarności krzywdzi nas i nie jest nam potrzebna. Nasza propaganda powinna się w kierunku wykazania, że Solidarność nie była taką siłą sprawczą, tylko UPA. To UPA stworzyła nowy świat. To paranoja. Również jest w tym katechizmie banderowskim, że to oni wygrali pod Rubaldem, na Monte Cassino i pod Wiedniem. Także tam... A czy mógłby Pan wytłumaczyć, jak to jest z Rusinami i Ukraińcami? Bo ja mam zamęt w głowie. Chcę zaraz wrócę do tego. Podkreślić całą mocą
że pełne wyzwolenie Polski nie jest możliwe bez samodzielnej Ukrainy. Mi się wydaje, że Polska istniała od wieków. A Ukraina na ten 25 lat. No. Tak. No ale to jest dokument, który się pisze. I ostatni cytat. Ostatni. Proszę Państwa, ostatni cytat. Proszę tak sobie odpowiedzieć sobie na pytanie. To wszystko ma służyć osłabieniu Polski, a w przyszłości doprowadzić nawet do zupełnej dekompozycji państwa polskiego. To myśmy publikowali. Myśmy publikowali to jest warszawskie, tak. Tak, tak, proszę w internecie. Proszę sobie wziąć to pierwszą stronę przypisa, to pan znajdzie w internecie. Tak. Bardzo proszę postudiować, to jest bardzo ważny dokument, który mówi w tej chwili o tym, jak realizowana jest doktryna ukraińskiej polityki wobec Polaków. Zrobiona 20 parę lat temu i konsekwentnie wprowadzana dzisiaj w życie. Konsekwentnie, krok po kroku. Robi to już w tej chwili Ukraina oficjalnie jako państwo, jako byt polityczny, jako prezydent. Wszystko to jest w tej chwili realizowane. Historiografia i historyzacja ukraińska prowadzi do tego, że armia krajowa ma coraz bardziej spaść w pozycji wartości narodowych Polaków. Że to nie była żadna siła, że to nie było żadne państwo podziemne, bo największą siłą, która budowała wolny świat, to jest ukraińska powstańcza armia. Rusini Ukraińcy jeszcze. A jeszcze, przepraszam, pojęcie Rusini Ukraińcy. No proszę pani. Ukraińcy i Rusini. Nie chodzi, bo pan mówił, że są Ukraińcy i Rusini. Czy Rusini Ukraińcy mają inny język, inną kulturę? Bo mi się wydawało, że to jest wymienne, że Ukraińców nazywano. Przedtem była nazwa Rusini, a potem i była sprawa rusińska, a potem przyjęła się nazwa ukraińska. Ale że to chodzi o tą samą kulturę i ten sam język. Czy jest różnica? Ja to próbowałem przez parę minut tłumaczyć, ale jeżeli pani pozwoli, to jednym zdaniem. Rzeczywiście ci, którzy dzisiaj się nazywają Ukraińcami, historycznie wywodzą się z Rusi Kijowskiej, krótko mówiąc z Rusinów. To jest lud, który wywodzi się kulturowo, językowo, historycznie z Rusinu. W różnych miejscach ten lud zamieszkiwał, bo ci Rusini byli na przykład Rosja, obecna Rosja, też wywodzi się z Rusinu. Białoruś też wywodzi się z Rusinu. Tak. A co wspólnego z Rusinami mają Kazacy? No, w tym znaczy. Dlaczego Ukraińcy tak hymnie już śpiewają, my kozacka sława, oni się podwieszają pod kozactwo, bo to dla nich jest tak, powody do no bo kozacy to taki trochę lepszy garnitur. Ale są kozacy duńscy, są kozacy rosyjscy. O tych zagrożeniach, o których pan wspomniał w związku z tym. Migracją Ukraińców do Polski, to one są realne. I ta realność jeszcze wynika stąd i tego argumentu, wydaje mi się, powinniśmy używać, a mianowicie dzisiejsze środowisko naszego słowa już to robi i działalność tego środowiska i przyzwolenie na tą działalność antypolską, jakie w tej chwili jest, no świadczy o tym, że tego rodzaju działalność jeszcze bardziej nabierze rozmiarów i stanie się bardziej skuteczna, kiedy ich będzie tutaj więcej. I rzeczywiście to zagrożenie już w tej chwili widoczne jest i jest emanowane przez środowisko naszego słowa i Związku Ukraińców w Polsce. I drugą sprawę, do której chciałem odnieść odnośnie samoobrony, o której tutaj pan wspomniał. Owszem, ta samoobrona była gdzieniegdzie. Ja właśnie jestem przykładem takiej samoobrony, że żyję dzięki zorganizowaniu samoobrony w mojej wsi. I to dzięki temu, że miejscowy ksiądz zorganizował tą obronę. Ale właśnie zorganizował dlatego, że miał brata we Lwowie i ten kontakt z Lwowem, z AK Lwowskim pozwolił mu na zorganizowanie broni. Czyli ta uwaga, o której pan tutaj wspomniał, że AK trochę zaniedbało te kresy, właśnie zaniedbało i to zaniedbanie
zostało, że tak powiem, uwidocznione tym, że nie było zorganizowanej powszechnej samoobrony. W miejscowości Podkamień, czyli 20 parę kilometrów od mojej miejscowości, od mojej wsi, był identyczny klasztor, bardziej warowny jak ten mój klasztor. W moim klasztorze zorganizował ksiądz samoobronę, a w tamtym klasztorze wymordowali wszystkich, którzy tam się znaleźli w tej klasztorze. A myśmy w klasztorze byli chronieni dzięki właśnie temu warowaniu i tak dalej i zorganizowaniu tej samoobrony. Jak się nazywał? Leszków, powiat Brody. 20 kilometrów od Brodów. I następna uwaga to taka. Chciałem pana zapytać, jak pan ocenia, skąd się wzięła ta ogromna nienawiść wśród Ukraińców, tych, którzy mordowali właśnie w taki sposób, którzy przyjęli tą technikę, tą technologię tego mordowania. Przecież to też byli ludzie. Skąd możliwe było, żeby istota ludzka mogła się tak do tego dać namówić, żeby tak postępować wobec drugiego człowieka? Czy to było wynikiem propagowania tej ideologii Niemcowa, prawda? Ale rzeczywiście socjologicznie to trudno wytłumaczyć, żeby ci normalni chłopi z tych wsi, którzy żyli razem z naszymi Polakami, świętowali razem święta ukraińskie i polskie, że w ciągu dnia ten chłop chodził na pole, orał, siał, prawda, i tak dalej, a w nocy brał siekierę i mordował swojego sąsiada. No, jak pan by to wytłumaczył, to zjawisko psychologiczno-socjologiczne? Dziękuję. Proszę pana, żadna odpowiedź nie będzie zadowalająca, ponieważ to się nie mieści się w kategoriach rozumu. Znaczy, to są pewne wydarzenia w dziejach człowieka i w dziejach ludzkości. Są takie, które nie da się zakwalifikować jako racjonalne, jako logiczne. Są takie sprawy, które się nie da wytłumaczyć, ale tutaj spróbujemy je wytłumaczyć uwarunkowaniami historycznymi. Bardzo króciutko. Wiek XX to jest wiek totalitaryzmu wielki. Mamy faszyzm włoski, mamy nazizm niemiecki i mamy komunizm. Trzy wielkie systemy polityczne, które na czoło wybijają dwie dla nich najważniejsze wartości. Jeden silny wódz, który podporządkowuje sobie cały naród. Przy pomocy struktur, partii politycznej, jedni rządzący i tak dalej, i tak dalej. I otóż już w tym zamyśle kryje się podporządkowanie. Musimy być podporządkowani naszemu wodzowi. To, co nasz wódz powie, jest święte. Jeżeli nasz wódz powie mordować, to mordujemy. Hitler wprawdzie na piśmie nie wydał, jak Państwo wiecie, żadnego polecenia do mordowania Żydów, bo nie ma takiego dokumentu. Nikt nie znalazł takiego dokumentu, żeby Hitler wydał polecenie do mordowania Żydów, ale Żydzi zostali wymordowani. Wystarczyło odpowiedni sposób reagowania, budowania pewnych nastrojów, pewnych emocji itd., itd. Więc Bandera robił podobnie. On nigdzie nie ma też takiego dokumentu, żeby Bandera sam sobie powiedział przy pomocy nienawiści wymordować Polaków. Ale natomiast dokumenty, które powstały poza nim, ale wśród jego podwładnych, są pełne nienawiści. Nienawiść jest wpisana w kodeks filozofii mordowania Polaków. Czyli jest idea, która mówi, pozbędziemy się tych narodów, które są wokół nas. Ale pozbędziemy się przez wywoływanie w nas samych silnych emocji, które doprowadzą do takiego szaleńczego pędu psychicznego, które nas wyzwolą, które dadzą nam potężny taki aparat psychiczny, który doprowadzi do tych mordów. I zaczynają to robić. I to jest, wie pan w czym? To jest w tej doktrynie, która jest zapisana u Duncowa. Duncow wielokrotnie tam mówi o nienawiści, że trzeba Ukraińcach wyzwolić tę wewnętrzną, potężną energię, która się skumuluje jako nienawiść i tylko przy pomocy nienawiści będziemy mogli sobie poradzić z naszym otoczeniem. A więc nienawiść jest wkomponowana w ideę, więc jest idea, i tę ideę realizujemy przez nienawiść. To jest skomponowane w ich dokumentach. Jak się czyta poszczególne dokumenty, to one są pełne nienawiści. Także
Doktryna najpierw jako pewna ideologia, pewna myśl, pewna koncepcja realizowana jest przy pomocy nienawiści. I ten dekalog ukraińskiego nacjonalizmu w paragrafie 8 punkcie mówi: będziesz swojego przeciwnika traktował przy pomocy nienawiści. To nie dosłownie, ale taki sens. Z nienawiścią będziesz go mordować. Z nienawiścią. Nienawiść jest pisana w myśl, w ideę, jak gdyby w sposób realizowania. Oczywiście, gdyby to był w ogóle problem, o tym nie mówiliśmy za wiele, to by powiem, jak się konstytuują nowe państwa. Tych państw nowych na świecie trochę jest. One się wzorują na kimś, prawda? Nie ma nowego państwa, które by stworzyło swój własny model. Ukraińcy szukali spośród istniejących wtedy modeli takiego, który najbardziej im odpowiada. I właśnie, znaleźli faszyzm i znaleźli nazizm, narodowy socjalizm. Tak. Mlekarzka z mlekiem. No więc te dwa systemy były od początku, zarówno Hitler, jak i nazizm, jak i faszyzm też mieli swoje doktryny nienawiść. I ta nienawiść stała się powodem. Ja Państwu dam przykład jedynego znanego mi na kresach przypadku, kiedy Ukraińcy zbuntowali się przeciwko takiej doktrynie. To jest absolutnie jedyne miejsce. To jest jedyne miejsce, bo ja znam je doskonale, ponieważ to się odbyło w mojej wsi. W mojej wsi Ukraińcy zrobili zebranie i powiedzieli: my nie będziemy mordować Polaków. Jedyny przypadek. Nie będziemy mordować Polaków. Zebranie. Grupa ludzi postanowiła zebrać. I proszę pozwolić, co się stało dalej. Nie będziemy mordować. Ponieważ otrzymali rozkaz od ukraińskiej powstańczej armii, od organizacji ukraińskiej nacjonalistów, że macie mordować tak jak wszyscy. Oni powiedzieli: nie, nie będziemy mordować. Ale dodali: będziemy palić, niszczyć domy, osiedla, ale mordować nie będziemy. Będziemy grabić i rzeczywiście podpalili wieś, ograbili wieś, ale nie mordowali. A wiecie, co się stało? Następnego dnia i kolejnych dni ci ludzie, którzy podjęli taką uchwałę, bo to była uchwała, zostali sami wymordowani. Tak się to skończyło. Ja mam ostatnie pytanie odnośnie, czy Pan może coś powiedzieć o błogosławionym dzisiaj już biskupie Grzegorzu Chomiczynie. Czy o tej postaci coś można powiedzieć i jaką rolę może odegrać w odrodzeniu, miejmy nadzieję, pozytywnych tych relacji polsko-ukraińskich? Biskup Chomiczyn. Tak, biskup Chomiczyn, czy Chomiczyn, jak to ci, którzy go nazywają, to jest bardzo świetlana postać. To jest taka jedyny drogowskaz, który może wyprowadzić tę Ukrainę z tej udanej drogi, na której wkroczyli wtedy, a także dzisiaj. To jest biskup, który poszedł na zupełnie, stanął na innym gruncie niż arcybiskup Szeptycki. Szeptycki był zwolennikiem Bandery i tej całej fali tego straszliwego faszyzmu ukraińskiego, bo to trzeba nazwać po imieniu. On błogosławił, on błogosławił Hitlera, on Hitlera witał, on Hitlera żegnał. On, tak, Hitlera również Stalina witał i żegnał. Także to była postać bardzo taka koszmarna. Natomiast Chomiczyn to jest postać bardzo ciekawa. Po pierwsze, on nie zgadzał się z Szeptyckim. Powiedział: idzie złą drogą, wprost mu powiedział. Pisał listy do niego: idzie złą drogą. Nie tą drogą Ukraińcy powinni iść. Nie zajmuj się. Kościół powinien stanowić zupełnie inną pozycję, mieć inne wyjście z tej sytuacji. Także to jest jedyny znak orientacyjny w tej chwili na tym firmamencie ukraińskim, który może, jeżeli w tym kierunku będzie budować się świadomość ukraińską, to on może wyprowadzić rzeczywiście i Kościół ukraiński, bo to jest grekokatolik, I całą społeczność ukraińską na pewną drogę. Proszę Państwa, to jest nieuchronne, że Bandera i jego system musi paść. Musi paść, bo to jest jedyny system faszystowski w tej chwili na Ukrainie, w Europie. Jedyne państwo, które buduje doktrynę faszystowską. Jest nie do pomyślenia, żeby dzisiaj pomniki Hitlera stały w Niemczech. To jest po prostu skrajna nieodpowiedzialność, że na Ukrainie formalnie buduje się system faszystowski,
I dzisiaj powstała, tak, dzisiaj może być znaczenie takim trochę metaforycznym, powstała koncepcja wybielenia wszystkich zbrodni ukraińskich. Ma powstać specjalna ustawa ukraińska w parlamencie. Tak, wszystko wybielimy. Wszystkie zbrodnie wybielimy. Nie było zbrodni. W tym kierunku idzie. Także Pomieszczenie jest tutaj bardzo dobrym przykładem i wiążemy z nim bardzo dużo nadziei. Dziękuję bardzo. Ja może z innej strony zupełnie. Czy nie wydaje się panu, że my jako Polacy stajemy wobec kolejnego wyzwania, jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie czy polsko-rusińskie, bo tak historycznie rzecz biorąc, to pierwsze zbrodnie ukraińskie zaczęły się w końcu I wojny światowej, w momencie walki o Lwów i Galicję Wschodnią. Wówczas formacje ukraińskie uzbrojone przez Austro-Węgrów dopuszczały się tych zbrodni. I te zbrodnie z przyczyn politycznych nie były rozliczane, ponieważ w myśl ówczesnych założeń polskiego rządu i Piłsudskiego trzeba było pozyskać Ukraińców do walki z Rosją. Czyli jakby kładziono na ołtarzu no, sprawiedliwości elementarnej jakiś rzekomo wyższy cel. To, że nie rozliczono tego zaraz po tych, moim zdaniem skutkowało w poważny sposób, skutkowało tym, co się stało w II wojnie światowej. Potem, no wiadomo, po wojnie nie mieliśmy suwerenności, ale od 1989 roku państwo polskie no, mało skutecznie, by nie powiedzieć w ogóle, nie zajmowało się tym problemem. Również dzięki temu mamy odrodzenie neobanderyzmu na Ukrainie. I to w tak wielkim stopniu, który no, zagraża w tej chwili zainfekowaniem całego młodego pokolenia. Ponieważ stało się to już taką doktryną wychowawczą. Tego się uczy w szkole. Tak? I teraz, jeżeli dalej my będziemy jakby uciekać od tej odpowiedzialności, nazywania rzeczy po imieniu, to co czeka Ukrainę? Przecież my to musimy mieć świadomość, że my jakby tą misję musimy prowadzić nie tylko dla prawdy, nie tylko dla uczczenia ofiar, ale również dla samych Ukraińców. Ponieważ to jest no, naród naznaczony jakimś piętnem zbrodni już od wielu wieków. I drugie pytanie. Czy nie uważa pan, że my, używając słowa Ukraińcy teraz wobec wszystkich obywateli Ukrainy, trochę nadużywamy tego słowa? Ponieważ obecna Ukraina stanowi pewną mozaikę różnego rodzaju postaw, identyfikacji, etnosów, że to, co się dzieje tutaj na terenach dozbrucza, ten model jakby ukraińskości zupełnie jest inny niż to, co mamy na Zakarpaciu, zupełnie inny na Żytomierszczyźnie, Dniepropietrowsk, Charków, byli powiedzieć już południe Rosji, Odessa i tak dalej. Że to jest w zasadzie naród, który dopiero się kształtuje i tych etnosów również w rozumieniu takim historycznym jest wiele i że no, nie jest powiedziane, że przy dużym udziale no, ludzi czy narodów świadomych, a chcemy, żeby Polacy byli narodem świadomym i w sposób świadomy swoją jakby politykę wschodnią prowadzili. Nie jest powiedziane, że jednak ten model najgorszy z możliwych, czyli tego neobanderyzmu, nie zwycięży na Ukrainie. Czy my tutaj no, nie mamy jakiejś swojej misji do spełnienia? Dwa bardzo ważne problemy. Pierwszy, którym ja się nie zajmowałem, dlatego że ograniczyłem czasowo i geograficznie do pewnego obszaru, to znaczy mówiłem głównie o okresie wojennym i zbrodni ukraińskich organizacji ukraińskich nacjonalistów UPA. Natomiast to, co wcześniej było, ten cały akt terroru, tego nie opisywałem.
bo to jest dane zagadnienie bardzo ważne. Rzeczywiście było coś takiego, o czym dzisiaj polska historiografia niewiele mówi, a co jest bardzo istotne, w momencie, kiedy Ukraińcy po 1918 roku chcieli stworzyć, w 18 roku, kiedy rozgorzała walka na tych ziemiach, do kogo te ziemie będą należały, prawda? I takim pierwszym miastem, które pokazało, że ta ziemia będzie należała do Polski, do Polaków, to było miasto Lwów, w którym formalnie wybuchło powstanie, ponieważ ono zostało zajęte przez Ukraińców i gdyby nie młodzież szkolna i studenci lwowscy, to być może tam by się rozegrały w innym kierunku zupełnie wydarzenia. To było powstanie, to trzeba też nazwać po imieniu. To było powstanie, pierwsze zwycięskie powstanie Polski w XX wieku, kiedy Polacy rzeczywiście zwyciężyli, ale to, co Ukraińcy już zaczęli robić, zarówno we Lwowie, ale także na ziemiach polskich, idących na południe od Lwowa i na południe, na zachód od Lwowa, to są sceny, w których dzisiaj Państwo nie uświadczycie w żadnym podręczniku historii, a które są przerażające. Te zbrodnie są równie porażające, jak te, które nastąpiły później. Rzeczywiście pan redaktor ma rację, kiedy mówi, że to był początek jak gdyby tej metodologii mordowania, który bardzo dobrze opisał, bo jednak opisał to ktoś i bardzo dokładnie opowiedział i podjął na poziomie parlamentu. Otóż w 1921 roku, kiedy już to, co się nazywało Ukraińska Republika Zachodnia, bo tak oni siebie nazwali, to ten twór, który miał powstać na naszych ziemiach, upadł na skutek działań Wojska Polskiego i Polskiego Podziemia, już wtedy walczącego legalnie. Kiedy ten twór upadł, to wtedy dopiero zobaczono tę ziemię splamioną krwią. I w 1919 roku, bo to było 18, czyli półtora roku mniej więcej ta republika trwała, w maju 19 roku odbyło się posiedzenie Polskiego Sejmu i w trakcie tego posiedzenia Sejmu poseł partii chłopsko-ludowej, który się nazywał Jan Zamorski, nie Zamojski, tylko Zamorski, występuje z takim wystąpieniem na Sejmie i mówi, kochani posłowie, my się musimy zająć tymi zbrodniami, które doszczegliśmy, które zaobserwowaliśmy, na które mamy dowody na ziemi polskiej, a które to zbrodnie zostały dokonane przez Ukraińców. Jakie to zbrodnie? I wtedy zaczyna wymieniać. Setki straszliwych rzezi, mordów, których dokonali Ukraińcy w tym bardzo krótkim okresie, półtora roku panowania ich na tych ziemiach, czy próby panowania na tych ziemiach. Obserwuje, on mówi, długie przemówienie, proszę sięgnąć w internecie, Jan Zamorski, Sejm 1919 rok. I on tam opowiada o tym, że posłowie i wysłannicy, którzy badali te ziemie, co się tam stało, dokonali straszliwych odkryć. Mordowania Polaków w sposób przerażający, zakopywania Polaków w ziemi, odcinanie im głów piłami, siekierami, nożami, to co później obserwowaliśmy, wrzucania Polaków do spółdzień, wieszania Polaków, no, wszystkie te metody, które poznaliśmy później w dużo większej skali tylko. Obozy koncentracyjne dla Polaków organizowane. W wielu miastach zamykano Polaków w osobnych więzieniach. W zimie boso, 18-19 rok, w zimie boso, goło wypędzano ich na śnieg po to, żeby ludzie po prostu męczarnie straszliwe były. Palono kościoły, niszczono świątynie, wyniszczano wycofywanie się z polskich wiosek, palono już wtedy całe wioski. Zbrodnie te zostały udokumentowane i one są zapisane, opowiedziane i państwo polskie o nich wiedziało. I on wtedy wystąpił na tym posiedzeniu, bo powstała komisja specjalna i on w tej komisji jako przewodniczący sprawozdawał, co z tym państwo, co z tym mamy zrobić. No niestety nie było takiego efektu, jaki byśmy oczekiwali, potępienia potężnego, jakieś, prawda, efekty tego karania i tak dalej, tego później nie nastąpiono i
Być może, że to ośmieliło później do powtórzenia tych zbrodni. Natomiast na drugie pytanie panu odpowiem wprost i jednoznacznie. Polskie rządy, polscy prezydenci są winni tego stanu, jaki w tej chwili jest na Ukrainie. Co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości, ponieważ żaden prezydent, żaden rząd polski nigdy nie potępił tego odradzającego się faszyzmu na Ukrainie. Nigdy nie było żadnego oficjalnego potępienia. I za to ja to napisałem wielokrotnie w gazecie, mogę to powtórzyć, to jest jasne jak słońce, bo gdyby polscy prezydenci wyraźnie powiedzieli: Ukraino, idzie złą drogą, przestaniemy was popierać, jeżeli pójdziecie tą drogą dalej. A mimo tego, że tam się odradza nazizm, faszyzm, najgorsze choroby polityczne, najgorsze choroby moralne, rządy polskie ciągle ich popierają. I to jest bezsens. To jest bezsens. To do niczego dobrego nie doprowadzi. Dziękuję bardzo. Pan bardzo, żebyśmy je wiedzieli, proszę Państwa. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie.